Straż przy grobie jest to fragment Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 27, opisany w wersetach od 62 do 66, a więc do końca rozdziału. Jest to praktycznie ostatni epizod, jeśli tak można powiedzieć, dotyczący, jak gdyby konkludujący mękę i śmierć samego Chrystusa. Następnego dnia, czyli po dniu przygotowania, zebrali się u Piłata wyżsi kapłani i faryzeusze. Powiedzieli: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia mówił: po trzech dniach zmartwychwstanę. Rozkaż więc, aby pilnowano grobu aż do trzeciego dnia, żeby czasem jego uczniowie nie przyszli i nie wykradli go. I nie rozpowiadali wśród ludzi, że powstał z martwych. I ostatnie oszustwo byłoby gorsze od pierwszego. Piłat im odpowiedział: weźcie straż i idźcie zabezpieczyć grób, jak umiecie. Oni więc poszli, zabezpieczyli grób, opieczętowali kamień i postawili strażę. Oto słowo Pańskie. Ten krótki opis tego, że straże pilnowały grobu, znajduje się tylko w Ewangelii według świętego Mateusza. Jak również ten opis o próbach przekupienia tych straży, który znajdziemy już w rozdziale 28, przypomnijmy, że właśnie Mateusz pisał najbardziej jak gdyby do wspólnot judeo-chrześcijańskich, a więc do tych, którzy nawracali się z religii mojżeszowej. Te szczegóły zmierzają do ukazania przewrotności przywódców narodu wybranego, którym śmierć Jezusa nie zapewniła spokoju. Wydawało się, że wyeliminowanie takie fizyczne Jezusa zapewni, że wszystko będzie tak, jak było. A jednak okazało się, że nie. Byli bardzo przestraszeni, skoro nie uszanowali dnia świątecznego. Tutaj warto to zauważyć, to już był szabat. Lecz właśnie w szabat zebrali się i złożyli wizytę u Piłata. Trwali w swoim uporze, odrzucając myśl o Bożym posłannictwie Jezusa, wykluczając tym samym Jego zmartwychwstanie. Tutaj może to zabrzmieć nawet troszeczkę, byśmy powiedzieli, wręcz humorystycznie, ponieważ tak się bali zmartwychwstania, że nawet chcieli zabezpieczyć grób, żeby czasami do niego nie doszło. To jest tak jak z ateistami, którzy tak bardzo przekonują, że Pana Boga nie ma, że więcej mówią o Panu Bogu niż ludzie wierzący. Ale to, co też jest tutaj bardzo istotne, gdy mówiliśmy o Józefie z Arymatei, on oczywiście zostawił wszystkie tradycje, wszystkie przepisy, bo Chrystus był ważniejszy. A tutaj również nie uszanowano szabatu, bo poszli przecież do poganina. I zajęli się sprawą, którą w szabat się zajmować nie powinni. Też nie uszanowali tradycji, też nie uszanowali przepisów. Ale motorem jak gdyby napędowym, czy powodem tego złamania przepisów niestety był zwykły egoizm. Było to, że sami chcieli się zabezpieczyć, żeby czasami jednak nie okazało się, że to Chrystus miał rację. A więc diametralnie różne powody złamania tychże przepisów. Tak jak czytaliśmy, trwali oni w swoim uporze. Wzmianka o zabezpieczeniu grobu wyklucza inne możliwości zniknięcia ciała Jezusa, jest dodatkowym argumentem za zmartwychwstaniem Jezusa. To myślę, że jest bardzo istotne, ponieważ Mateusz stara się w sposób taki krótki, ale bardzo wyrazisty potwierdzić tak i to, że Jezus umarł na krzyżu naprawdę, ponieważ został złożony w grobie, a w grobie składano tych, którzy naprawdę umarli. I jednocześnie już przygotowuje nas tutaj do zmartwychwstania Chrystusa, potwierdzając, że grób był tak dobrze zabezpieczony, że wykluczone jest jakieś ludzkie działanie, czy jakaś ludzka mistyfikacja, czy oszustwo, jeśli chodzi o zmartwychwstanie, ponieważ zapewne wśród judeo-chrześcijan, czy tych, którzy może nie chcieli przyjąć wiary w Chrystusa, było też wielu zwolenników tych opinii saduceuszy, którzy w zmartwychwstanie nie wierzyli. Dlatego tutaj pamiętajmy o tym, że Mateusz
bardzo tak dokładnie właśnie opisuje, że grób Jezusa był bardzo dobrze zabezpieczony, opieczętowany i byli nawet strażnicy, którzy mieli pilnować, aby Chrystus czasami nie zmartwychwstał. Zabezpieczyli go tak, jak umieli, ale wobec mocy Boga wiemy, że żadne ludzkie jakieś zabezpieczenia niewiele są warte.